szanowni goście, grono pedagogiczne oraz droga młodzieży. Mam ogromną przyjemność powitać wszystkich na premierze spektaklu przygotowanego przez uczniów byłych i obecnych Gimnazjum Językowego we Wschowie. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru, dlatego data dzisiejszej premiery nie jest przypadkowa. Scenariusz naszego spektaklu powstał w oparciu o książkę Raya Bradbury'ego, napisaną ponad pół wieku temu. Najciekawsze jest to, że mimo upływu czasu jej treść nie straciła na aktualności, o czym będziecie się mogli za chwilę przekonać. Chciałabym zapytać, skąd pomysł na to przedstawienie? Pomysł w zasadzie mógłby się wydawać banalny. Po prostu czasami wspólnie z uczniami wymieniamy się książkami. I pewnego razu ja otrzymałam taką książkę od jednej z uczennic. W trakcie czytania okazało się, że już kiedyś sięgnęłam po tą książkę, a w związku z tym, że od kilku lat śledzę toczącą się w mediach dyskusję na temat czytelnictwa, co czytamy, czy w ogóle czytamy, ile czytamy, i pomyślałam, że to może być świetny pomysł na spektakl. Jak długo trwały przygotowania? Oj, bardzo długo. W ogóle bardzo długo trwało napisanie scenariusza, który trzeba było po prostu stworzyć od podstaw. I tu też chciałam podkreślić, że wiele cennych sugestii wnieśli sami aktorzy, ponieważ w tej chwili to, co gramy, troszeczkę już odbiega od pierwowzoru scenariusza, dlatego że to tak jest, to jest taka żywa tkanka i po prostu pewne rzeczy wychodzą w trakcie przedstawienia. No, przygotowaliśmy się ponad rok. To naprawdę długo, mnóstwo pracy. Chcesz się poczuć jak w niebie? Boski szampon mam dla ciebie. O poranku mój włosy, anielski usłyszysz włosy. Czary mamy, czary mamy. Co za cel, nie to mamy wszystko w supercenie. Kupisz miłość i marzenie. Torbę, buty, przyjaciół. Anielski usłyszysz włosy. Masz skrupuły? Kim jest twoja postać? Moja postać Guy Montag to jest wzór strażaka, stara się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej. Zostaje, odkrywa w zasadzie wartość książek, co one ze sobą niosą dzięki Clarice, którą przypadkowo spotyka na ulicy. Twoja postać jest raczej czarnym czy dobrym charakterem? Raczej dobrym charakterem. A kim jest dla niego Clarice? Clarice, początkowo przypadkowo spotkana osoba, jest w zasadzie kimś, kto go nawraca, jest kimś, kto pokazuje mu, co może nieść ze sobą czytanie, jak wartościowe to jest. Jakie emocje budzi w tobie Clarice? Clarice jest ekstrawertyczną optymistką. Wydaje mi się, że bardzo łatwo można ją polubić i tak samo było ze mną. Od razu utożsamiłam się z nią, chociaż jest może trochę szalona.
Tak, myślę, że będzie, że widzowie ją polubią. Kim jest twoja postać? Jem pączka. Mogłaby Pani pokrótce opowiedzieć, o czym jest przedstawienie? Jest to wizja dosyć odległej przyszłości. Ludzie żyją w takim totalitarnym państwie. W zasadzie książki zostały już całkowicie wyeliminowane z życia. Nieliczni czytelnicy, którzy jeszcze gdzieś tam chowają książki, żyją w nieustannym strachu, ponieważ istnieje specjalna sekcja strażacka, która tutaj ma za zadanie palić po prostu książki. Stąd też tytuł 451 stopni Fahrenheita, ponieważ jest to temperatura, w której spala się papier książkowy. Jednym z głównych bohaterów jest strażak Guy Montag, który po prostu prowadzi sobie taką nudną, można by rzec, egzystencję, z tym, że jemu to nie przeszkadza. Równie nudną egzystencję prowadzi jego żona, która całymi dniami spędza czas przed ścianowizją, czyli takim ogromnym telewizorem, i zupełnie nie jest zainteresowana tym, co dzieje się wokół. Wszystko się zmienia, kiedy Guy Montag spotyka Clarice, dosyć taką zwariowaną dziewczynę, która jest jedną z nielicznych osób, która jeszcze potrafi docenić uroki rzeczywistości i nie ucieka od niej. Pod wpływem Clarice Guy zaczyna się zmieniać, i co oczywiście przypłaca tym, że jego małżeństwo się kończy, ponieważ Mildred nie wyobraża sobie życia z takim facetem, odchodzi od niego. No i Guy Montag przystępuje do tak zwanych czytelników, którzy mają za zadanie ocalić książki od zapomnienia, i robią to w ten sposób, że uczą się po prostu książek na pamięć, wiedząc, że kiedyś i tak wpadną one w ręce strażaków i zostaną spalone, a zostaną tylko w ich pamięci. I to jest takie główne przesłanie całej książki. Wyślij tu do mnie Montaga, tylko szybko. Pani kapitan nie zwoła. Jesteś ostatnio jakiś roztargniony, Montag? Jakieś kłopoty w domu? Nie, dlaczego? Przecież niczego mi nie brakuje. No i mam dostać awans. Czego chcieć więcej? Zastanawiałeś się właściwie, dlaczego palimy to cholerstwo? Dlaczego dzień za dniem tropimy szaleńców, gotowych zamienić spokojną egzystencję na wygnanie? Czytałeś na pewno jakąś z nich? No nie powiesz mi chyba, że nie byłeś ciekawy. Ja? Pani kapitan! Ja nigdy... Nie umiesz kłamać, Montag. Książki zmieniają ludzi. Zaczynasz myśleć, jakby to było znaleźć się zupełnie gdzie indziej. W życie wkrada się niepokój. Wydaje ci się, że możesz mieć wpływ na bieg wydarzeń, tworzyć nową rzeczywistość. Bzdury! Przeczytałam je wszystkie. Tylko mieszają ludziom w głowach. Sądzę, że... Kim jest twoja postać? Jestem panią kapitan. Czym się zajmujesz? No, rozkazuję strażakom, krzyczę na Montaga. Krzyczę na Kacpra. No i palę książki. I kobietę. Spaloną kobietę. Okej, okay, twoja postać jest raczej czarnym charakterem, tak? Tak, najczarniejszym z możliwych. Mhm. Jak czujesz się w tej roli? Bardzo fajnie, myślę, że to... Trochę pasuje. Mogę się przynajmniej wyżyć na kimś. Oglądasz na dużą telewizję. Mogłabyś czasami wyjść na dół i porozmawiać z naszymi sąsiadami. Widziałeś to? Widziałeś? Mili, czy mogłabyś przez chwilę posłuchać? Dostałem awans. Słyszałaś? Dostałem awans! To znaczy, że będziemy mieć więcej pieniędzy? To świetnie! Kupimy sobie czwartą ścianowizję. Ten salon będzie wyglądał genialnie! Co za cenę, nie to... Dopiero kupiliśmy trzecią ścianowizję. To 1/3 mojej rocznej pensji. Już nie przesadzaj. Zrezygnujemy z paru drobiazgów. W
głosy anielskie uczciwe. A tak w ogóle to co? Właśnie chciałam ci powiedzieć, że... Tak, rewelacja. Chciałabym was zapytać, jaka jest atmosfera za kulisami? Bardzo wesoła, wszyscy się śmiejemy, żartujemy, ale ogólnie patologia, biją się, ogólnie. A ty co sądzisz? Myślę, że tutaj jest zupełnie inna atmosfera niż gdzie indziej, ponieważ tu wszyscy się lubią i naprawdę jest wesoło i myślę, że dla kogoś, kto chciałby się zrelaksować, no to zapraszamy. Masz tremę przed występem? Trochę. A ty? No, też trochę. Nie, kurczę! Nie mogę. Teraz to jest woda święcona. A jak pracowało się pani z aktorami? No co będę ukrywać? Praca była trudna, dlatego że w zasadzie sama musiałam to ogarnąć. No nie zawsze z tymi próbami to było tak, że wszyscy przychodzili, więc to taki był jeden z poważniejszych problemów. Niemniej jednak po dzisiejszej próbie generalnej jestem w miarę spokojna. Myślę, że damy z siebie wszystko i będzie to tak wyglądało, jak sobie to wyobraziłam. Zosia Przybylska. Pani kapitan Daria Łoś. Bartek Maczkowiak, Przemek Jaworski, Jagnieszka Widas, Matka Marika Maczkowiak, dziecko Kalinka Golec, przyjaciółki Julia Literowicz i Julia Kowalska. Kobieta spalona razem z książkami Agnieszka Lewandowska. Monika Moskowiak, Jakuba